Cześć, dzisiaj pozdrawiam Was z Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Powsinie pod Warszawą. Jestem przy stawie, chciałem pokazać ciekawą roślinę, także jadalną. To rdest wężownik. Tę bylinę dawniej po łacinie nazywano Polygonum bistorta, obecnie raczej używa się nazwy Bistorta officinalis. Utworzono jakby osobny rodzaj dla tego gatunku i jeszcze różnych pokrewnych. Jest to gatunek miejsc wilgotnych. Rośnie na różnych siedliskach. Ja go widywałem i na wilgotnych łąkach, na takich podsychających torfowiskach niskich. Widziałem nawet na takich suszych, jakichś takich zarastających murawach gdzieś pod lasem. Ogólnie na pastwiskach górskich, ale najczęściej znajdziemy go na bardzo wilgotnych łąkach. Jest to gatunek, który właśnie kwitnie w czerwcu. On już zaczyna właściwie przekwitać, wydawać nasiona. Jest to roślina o bardzo smacznych, jadalnych liściach. Liście są takie leciutko kwaskowate, trochę jak szczaw, ale ta kwaskowatość jest bardzo słabo zaznaczona. Coś pomiędzy szpinakiem a szczawiem. Cały sezon można je zbierać. Nie jest to roślina taka super pospolita, więc jeśli znajdziecie pojedynczy okaz, to no nie zabierajcie mu liści. Natomiast jeśli będzie duży łan, to oczywiście możecie spokojnie sobie listków nazbierać o dowolnej porze, kiedy te liście będą zielone, co jest bardzo wygodne. Liście te były popularnym pokarmem w północnej Anglii, gdzie robiono z nich specjalnego rodzaju różne takie potrawy wiosenne, wielkanocne, z owsem między innymi, ale także po prostu jako szpinak stosowano. Tutaj zależy oczywiście od miejscowości regionu, były to różne przepisy. Także był to gatunek jadany na terenie obecnej Białorusi, dawnego Królestwa Polskiego, pisze o tym Michał Federowski w jego monografii dzikich roślin jadalnych właśnie północno-zachodniej czy zachodniej Białorusi. Jest to też gatunek znany w lecznictwie. Używane jest kłącze, czyli podziemna zgrubiała łodyga. Ona ma grubość jednego, dwóch palców i jest bardzo powyginana, więc dlatego właśnie wężownik, bo po prostu mniej więcej wygląda jak jakiś taki powyginany pod ziemią zaskroniec. Ten surowiec ma właściwości takie ściągające, przeciwbiegunkowe, przeciwzatruciowe, przeciwkrwotoczne. Zawiera bardzo dużo garbników, więc on na surowo jest bardzo niesmaczny. Ale na przykład na Syberii użytkowano właśnie kłącze tego gatunku jako pokarm, ale po prostu trzeba go dobrze pogotować, czy przynajmniej moczyć, i podobnie jak żołędzie na przykład, i wtedy jesteśmy w stanie tą goryczkę z tych kłączy usunąć. Więc jeśli jest masowo, to można popróbować. Długotrwałe moczenie, długotrwałe gotowanie właśnie z dużą ilością wody usuwa tę goryczkę. Także nasiona, one będą wyglądały jak gryka, bo jest to krewniak gryki. I powiem Wam, że po ugotowaniu są całkiem smaczne. Tu za wcześnie jeszcze trochę. Może się pojawią. O, popatrzcie tutaj. One właśnie będą wyglądały zupełnie jak gryka. Mają taką nawet konsystencję gryki. A więc wielce użyteczna roślina. Jako lecznicza, jako jadalna, różne części. Obecnie jakby zanikająca, dlatego że zanikają te siedliska wilgotne, torfowiskowe. One albo zasychają, więc roślinność się zmienia, albo zarastają wysokimi roślinami, takimi jak trzcina, duże tużyce, ewentualnie właśnie wierzbami, brzozami. I w ogóle zanikają także łąki, więc kiedyś tego gatunku było dużo, dużo więcej. Natomiast pomimo tego, że nie jest tak pospolity, no warto wiedzieć, bo jak pojedziemy gdzieś tam na Podlasie powiedzmy, czy w inne części Polski, gdzie właśnie są wilgotne siedliska, to tam mamy szansę tego gatunku zobaczyć dużo. Ja go też widuję oczywiście na Podkarpaciu, na przykład wielkie łąki z rdestem wężownikiem są koło Rymanowa, między Rymanowym a Ladzinem w obszarze Natura 2000, który zresztą sam wymyśliłem i wyznaczyłem.